Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Tomasz Magdziarz, ściśle związany z żeglarstwem, z PTTK Morka, znany z Tawerny Płockiej. Panie Tomaszu, wkrótce organizujecie pewne ważne wydarzenie, też związane z żeglarstwem. Co to będzie? Dzień dobry Państwu, Tomasz Magdziarz, miło mi, że Pani nas zaprosiła. Tak, organizujemy spotkanie dzięki uprzejmości jednego z członków, który jest znajomym kapitana Tomasza Cichockiego. Jest to bardzo ciekawa postać. Tomasz Cichocki jest jednym z niewielu polskich żeglarzy, którzy opłynęli świat samotnie. Tomasz Cichocki wydał książki. Te książki będą też. Książki są bardzo ciekawe. Pan Tomasz również bardzo ciekawy człowiek. Od 14 października o godzinie 16:30 rozpoczynamy to wydarzenie. Wydarzenie nazywa się 312 twarzy oceanu. Dlatego, żeśmy tak nazwali, dlatego, że ten rejs Tomasza Cichockiego trwał 312 dni. I 312 twarzy. Tak naprawdę samotna żegluga to jest wielkie wyzwanie. To jest siła i hart ducha i siła fizyczna, bo to jest walka ze zmęczeniem. To jest to tak naprawdę 312 dni, w których każdy jest inny. Dlatego użyliśmy tutaj w zwrotki Wisławy Szymborskiej, która bardzo pięknie napisała i tak mnie się to podoba i wszystkim, że każdy dzień jest inny. Nikt się dwa razy nie zdarza. Mhm. I nie zdarzy, tak? Nie ma dwóch tych samych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Może z tymi pocałunkami samotnie na oceanie to nie przesadzajmy, ale tak, to są też pocałunki oceanu, bo ta wysokość burty takiego jachtu to jest około metra, tak? I ta fala wchodzi. To są te zmieniające się warunki, bo tak naprawdę jacht pokonuje dobowo kilkaset mil. I to są nowe warunki, nowy kolor oceanu, nowy kolor nieba w nocy. Wschody, zachody słońca. Tak, to jest to różna temperatura, różne warunki pogodowe. I tutaj trzeba oddać temu człowiekowi naprawdę wielki szacunek, bo nie każdy potrafi coś takiego zrobić, tak? I nie każdy się podejmie. I my tu właśnie zapoczątkujemy te spotkania z ciekawymi ludźmi, bo Tomasz Cichocki będzie pierwszy. Następny w kolejce jest pan Maksymilian Rigamotti. To jest fotoreporter wojenny, miłośnik Wisły. Potem będzie Jacek Marczewski. Jacek Marczewski również fotoreporter, pracujący dla gazet warszawskich i ogólnopolskich. I też wielki żeglarz, miłośnik Wisły. Bo dlaczego oni? Dlatego, że no i pan profesor Marek Strzelichowski. Pan profesor Marek Strzelichowski jest biologiem, ichtiologiem, nurkiem, żeglarzem, tak? I bardzo również ciekawym człowiekiem. A dlaczego zapraszamy właśnie Maksymiliana i Jacka i profesora Strzelichowskiego? Dlatego, że chcielibyśmy namówić miasto Płock do Festiwalu Wisły, bo co roku odbywa się Festiwal Wisły, on zaczyna się od Włocławka, w tym roku kończył się w Bydgoszczy i to był Włocławek, Ciechocinek, Nieszawa, Toruń i Bydgoszcz, a Płock ominięty. Chcielibyśmy przekonać do tego wydarzenia, bo to jest wydarzenia, które są wpisane do dziedzictwa UNESCO. Flisactwo, to są te tradycje orylskie, tradycje żeglarstwa wiślanego i tradycyjne łodzie wiślane. To są bardzo, bardzo fajne rzeczy. Ale wracajmy do tematu. I tych wydarzeń będzie kilka. Zapraszamy też, to będzie nie tyle żeglarskie wydarzenie, ale zapraszamy też mojego znajomego, którego poznałem. To jest Francuz mieszkający w Polsce, François Gorgol, który będzie śpiewał
i polskie piosenki, i po francusku, i francuskie piosenki. Te piosenki wprowadzają w klimat paryskich uliczek. To jest coś pięknego, na pewno coś innego niż gdziekolwiek indziej. I to będzie też jednym z punktów, dlatego że staramy się właśnie, żeby ten klimat Morki był całkiem inny, lepszy może i ciekawszy. We wszystkich tych projektach bierze udział wielu ludzi, to nie tylko ja. Ja akurat praktycznie musiałem tu dzisiaj przyjść, bo wszyscy byli zajęci. Ale mam nadzieję, że jest miło. Miło na pewno i chciałbym wszystkich wymienić, bo głównym motorem tych wszystkich wydarzeń to jest Michał Misiak. No ja ze skromności powiem, że ja nie, chociaż trochę pomagam, ale i prezesi klubu, tak, i członkowie klubu. Mamy nowego kapitana, właśnie tego znajomego kapitana Tomasza Cichockiego, który zaprosił go tutaj do nas, tak, Emil Balcerek. To jest też nasz świeżo upieczony kapitan, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. I powiem pani, że to też jest wielkie wyróżnienie dla nas wszystkich członków, bo tych kapitanów w Płocku nie jest zbyt wielu, ale są. Ale są. Mamy naprawdę wielu takich znamienitych żeglarzy, i Mariusza Wróblewskiego, który opłynął Horn, i doktora Korzeniaka, który również, chociaż on bardzo skromny człowiek, powiedział, że nie opłynął, ale mi się zdaje, że opłynął, bo należy chyba już do Bractwa Kaphornowców, a żeby należeć do Bractwa Kaphornowców, trzeba opłynąć przylądek Horn na żaglach. Także przepraszam, że tak szybko, dużo wydarzeń nam się szykuje, ale teraz uporządkujmy to. Najbliższe wydarzenie. Jeszcze raz powtórzmy, kiedy, 14 października, godzina 16:30. I gdzie? W tawernie przy klubie żeglarskim Morka. Zapraszamy serdecznie, dlatego że to naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Czy wstęp jest wolny? Wstęp jest wolny. Będzie grał zespół Cicha Woda, będzie grał Szanty. To w ogóle wydarzenie, jeżeli się uda, rozpocznie się takim sygnałem wzywającym do alarmu Człowiek za burtą. Dlatego, że w jednym z epizodów pan kapitan Tomek Cichocki, płynąc w regatach oceanicznych swoim jachtem, miał wypadek w czasie trudnych warunków pogodowych. Jeden z członków załogi wypadł za burtę. Powiem państwu, bo akurat znam tę sytuację i wiem, jak to wygląda, odnalezienie człowieka w trudnych warunkach pogodowych i tak naprawdę z niewielkiej jednostki, która porusza się w oceanie czy na oceanie, to jest bardzo trudna rzecz. A tutaj się udało, to było też wielkie szczęście i pan kapitan Cichocki to bardzo przeżył, opisał. To jest też opisane w takiej formie przestrzegania przed takimi wypadkami. Dlatego, że tutaj żeglarze wszyscy powinni być ubezpieczeni linami i tak dalej. Są takie specjalne lifeliny, które się wpina. To jest bardzo fajne. I jeszcze tak szybko chciałem powiedzieć, bo to wydarzenie, ta opowieść kapitana, to też jest inspiracja dla nas wszystkich, bo możemy się zmotywować do takich wyzwań, tak? I my tu też mamy takie wyzwanie, mamy członka klubu Kasię i Bartka Łobodów, którzy teraz są w takim też bardzo trudnym, samotnym rejsie. Dziecko ich w maju po komunii pierwszej uległo bardzo ciężkiemu wypadkowi. To jest uraz taki mózgowo-czaszkowy. I dla nich to jest też takie wyzwanie właśnie jak te opłynięcie świata samotnie. Bo tak naprawdę są samotni teraz w klinice Budzik. A my staramy się jak tylko możemy pomagać i
Kasi i Bartkowi i Ignacowi. Co prawda oni są z nim, tak, a my jesteśmy tutaj. I w tą pomoc tutaj cały klub się zaangażował. Koordynatorem tej pomocy jest Marzena Szabat z Darkiem i z córkami, z Moniką i z Emilką. Prowadzą różnego typu aukcje, założyły stronę. No i liczymy na to, że Ignac wróci do nas do zdrowia. Ja też powiem Państwu szczerze, że w pracy, tam gdzie pracuję, cała załoga, z którą pracuję, nakręciliśmy wspólnie taki film, tak? Oczywiście mój kapitan i oficerowie przekazali też datki na rzecz Ignaca. Kapitan zamówił mszę w Licheniu. I nie tylko, jeszcze w jakimś sanktuarium, ale tego dokładnie nie wiem, bo nie chciał mi powiedzieć, ale naprawdę jesteśmy też wszystkim bardzo wdzięczni i jesteśmy wdzięczni pracownikom kliniki Budzik, bo to jest coś niebywałego, co tam się dzieje. Ci ludzie potrafią czynić wręcz cuda. I to jest bardzo ważne. A my wszyscy tutaj, żeglarze w Morce, jesteśmy też taką rodziną, bo też powstała, szybko powiem, powstała szkółka żeglarska pod dowództwem Leszka Bartosika. Ta szkółka działa. Mamy bardzo fajnych dzieci, te już tak mówimy, nasze dzieci, bardzo fajnych rodziców, z którymi współpracuje się bardzo dobrze. Bo klub niestety, powinien się rozwijać, właśnie też w tym kierunku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Tomaszu za rozmowę. Trzymamy oczywiście kciuki też za zdrowie Ignasia. Też o nim pisaliśmy, więc mamy nadzieję, że uda się dokończyć ten rejs pozytywnie rodzicom Ignasia. Trzymamy też kciuki za powodzenie wydarzenia, które odbędzie się już 14 października i zapraszamy oczywiście częściej do naszego studia. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Jak tylko będziemy mogli, będziemy przychodzić, nie tylko ja, dlatego że chcemy, żeby tak naprawdę wszyscy członkowie klubu mogli przyjść i się wypowiedzieć i coś powiedzieć. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Stremowany, ale zawsze. Ależ skąd udaje. W ogóle nie było widać. Bardzo dziękuję. Bo się śpieszę. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Magdziarz.